fajnie, że w ogóle Lecia wbiła i powiedziała, że zaraz będzie, więc... Bo tak, ani się nie połączysz z nikim, ani... Hejka Bettina, hej Marcin. Więc czekamy na ciociunię. Musimy chwilkę pozamulać. Dobra, poczekajcie. Anna, dziękuję za różyczkę. Chyba sobie kawę zrobię, wiecie? Jak mam jeszcze zakochane, dziękuję za serduszko. Tak w ogóle wam powiem tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć live'a z mojego treningu, jak trenuję, jak się przygotowuję, w jakich warunkach i tak dalej, tam mamy cel na serduszka. Jeżeli uzupełnimy cel na serduszka, to robię wam jutro live'a z treningu. Anna, dziękuję za różyczki. Dobra, czekamy na ciocię. Kawa doda... Dzięki Linda za różyczkę. Kawa dodać ci mocy, wiesz co, też tak sądzę, że kawka mogłaby mi dodać mocy. Z tego względu, że naprawdę chodzę taki, kurczę, dzisiaj lekko zmięty. Juliusz, powodzonka, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia i czekamy na żabcie. Jak samopoczucie? Samopoczucie dobrze, samopoczucie jest w porządku, więc to jest najważniejsze. Jak będzie zdrowie i samopoczucie, będzie wszystko cacy. Więc czekamy na locie. Czekamy tylko na locie i zaraz odpalamy wrotki. Jezus, ale... A jak ręka? Ręka w porządku. Źle... Tylko właśnie to jest to, że ręka mi się źle zrosła, nie? I to jest ten problem, ale mam nadzieję, że... Cześć, Paulinka. Ale mam nadzieję, że... W sensie na razie mi nie przeszkadza w uderzeniach i w ogóle. No ale wiadomo, no, jak jest... Źle zarośnięta to różnie, bo zobaczcie jak... O, tu nie mam kostki tej. Kerfuj, dziękuję za serduszko, za różyczkę. Tu mam taką... Nie wiem, czy widzicie to. Nie mam tej kostki, źle ona mi się tutaj zrosła i mam coś takiego, że... jak dam tak... To mi tu odchodzi, tak jakby robi się taka przerwa w tym. Kalintka, dziękuję za serduszko. Dobra. Jezus, mam prośbę. Paulinka, dam ci wyciszenie, będziesz wiedziała dlaczego. Dlaczego, o jakie pytanie chodzi. Hej, Patrycja, hej. Kurczę, gdzie jest ta locia? Jezus, nie mogę już wytrzymać emocji. Zaraz pójdę siku chyba z emocji. Tapujemy, udostępniamy. Dokładnie, Justynka, tak. Cieszę się, że mi tutaj jakby pomagasz kontrolować sytuację. Dziękuję na ci za różyczkę. Dobra, gdzie ta ciocia jest, no? Dobra, zrobimy sobie jedną bitewkę z kimś.